Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w imieniu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, organizatora konferencji dedykowanej sektorowi motoryzacyjnemu, rozmawiam z panem prezesem Jakubem Farysiem, prelegentem tejże konferencji, jednocześnie prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, konferencja już za dwa tygodnie, 14 października. Nie chcemy zdradzać pełnego programu, to wszystko odbiorcy zobaczą w internecie. Natomiast dzisiaj chciałabym zapytać o dwie sprawy, które będą przedmiotem tej konferencji. Pierwsza sprawa, kondycja branży motoryzacyjnej. Już w 2019 nie była najlepsza, zaznaczył się spadek zamówień z zachodu, głównie z Niemiec. Jak ta branża radzi sobie dzisiaj, 7 miesięcy po wybuchu pandemii? No cóż, najkrócej jednym słowem można powiedzieć nie najlepiej. I mam na myśli nie tylko polską branżę, ale mam na myśli w ogóle europejską, dlatego że przewidujemy zarówno w Europie, jak i w Polsce spadki no mniej więcej między 20 a nawet 40% w zależności od segmentu pojazdów. Liczymy na to, że w Polsce, ale też w Europie spadek pojazdów osobowych będzie mniej więcej 25%. W przypadku pojazdów ciężarowych to znacznie więcej, bo nawet 40%. To już widać, to już pokazuje, że po prostu nie zostanie wyprodukowanych kilka milionów samochodów. A kilka milionów niewyprodukowanych samochodów to oznacza bardzo wymierne straty dla poddostawców, dla dostawców podzespołów. To oznacza wreszcie niestety gdzieś tam wiszące widmo zmniejszania zatrudnienia. Czyli to, co wydarzyło się, już było bardzo złe dla branży motoryzacyjnej, a pytanie, co będzie dalej? I to jest kluczowe pytanie, bo widzimy, że sytuacja pandemiczna nie poprawia się, a wręcz przeciwnie, pogarsza się. Mamy coraz więcej zakażeń i nie spodziewam się, żeby po raz kolejny groził nam lockdown w takim wydaniu, z jakim mieliśmy do czynienia w kwietniu, ale obawiam się, że podstawowa i najważniejsza rzecz, czyli optymizm klientów, będzie znacznie, znacznie mniejszy niż był, już nie mówię w 2019 roku, ale choćby w okresie wakacji. Zdecydowanie, te statystyki są niepokojące. No właśnie, a ta branża dodatkowo jest branżą bardzo zmienną. To jest sektor, który bardzo dynamicznie inwestuje w R&D. Chce dążyć do pojazdów autonomicznych, napędzanych alternatywnymi napędami, skomunikowanych z systemami monitorowania ruchu na przykład. To się tak wszystko dynamicznie zmienia, że właściwie czy możemy przewidzieć, jak ta branża będzie wyglądała za 5 lat, za 10, co ją zdeterminuje? No, najkrótsza odpowiedź brzmi nie, ale można powiedzieć tak, przez ostatnie właściwie 100 lat samochód, co do koncepcji oczywiście, był taką samą konstrukcją. Dziś oprócz tego, że mamy bardzo, bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o obniżanie emisji choćby CO2 czy innych szkodliwych substancji, tutaj Komisja Europejska narzuciła na nas najambitniejsze cele na całym świecie, dlatego że dziś mówi się o tym, że do 2030 roku w przypadku samochodów osobowych będziemy musieli obniżyć tę emisję o 50%. To bez nowych technologii, bez nowych napędów jest absolutnie nierealistyczne do osiągnięcia, czyli pojazdy elektryczne, czyli hybrydy plug-in, czyli CNG, LNG, czyli napędy gazowe, czyli wreszcie wodór, a może jeszcze coś innego. A co za tym idzie, to o czym pani wspomniała, gigantyczne nakłady. My jako branża motoryzacyjna wydajemy kilkadziesiąt miliardów euro co roku, tylko i wyłącznie na badania i rozwój. Jesteśmy największym prywatnym sektorem, jeżeli chodzi o te wydatki. To z jednej strony, ale z drugiej strony również zmieniają się przyzwyczajenia klientów. Zmienia się choćby to, że coraz więcej z nas jeździ rowerem, coraz więcej z nas chce wybrać autobus i pytanie, w jaki sposób branża motoryzacyjna ta w tym dotychczasowym rozumieniu znajdzie się w tej nowej rzeczywistości. Ale nie tylko, bo również zmieniają się oczekiwania klientów. Klienci oczekują tego, że samochód, no może jeszcze nie w najbliższych kilku latach, ale w jakiejś przyszłości ich sam zawiezie.
czyli wejdziemy sobie do samochodu i powiemy, poproszę do cioci albo poproszę do supermarketu. I samochód będzie wiedział, gdzie dojechać, dojedzie bezpiecznie, co najważniejsze, i sam zaparkuje. Właściwie nasza rola sprowadzi się do pasażera wydającego komendy. To kolejna rzecz. Wreszcie wszystkie ruchy, no, nazwałbym to ekologiczne, które wywierają niesamowitą presję na to, żeby branża motoryzacyjna się zmieniła jako całość, żeby coraz mniej samochodów jeździło, to też nam nie pomaga. Czyli stoimy, wydaje się w tej chwili, wobec największego wyzwania w historii motoryzacji rozumianej jako samochód spalinowy, bo po pierwsze, oczywiście ciągle te samochody spalinowe jeszcze będą, ale te napędy będą się zmieniały. Będzie zmieniony na pewno miks produktowy. Zmieniają się oczekiwania klientów, zmienia się otoczenie. Czyli biorąc to wszystko pod uwagę, wielka, wielka zmiana przed nami. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Faktycznie poprzeczka ze strony konsumentów zawieszona wysoko. Wszystkie determinanty środowiskowe, ekonomiczne bardzo niepewne. Nie chcemy dziś omawiać wszystkiego, chcemy tylko zachęcić, żeby Państwo z nami byli już 14 października. Zapraszamy do rejestracji i widzimy się na konferencji. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję i zapraszamy serdecznie. Dziękujemy.